Japończyka o tym, również ich czego chce Senat dotyczące USA. Próby wpływania na wybory w Stanach Zjednoczonych i chce pożerzyć dotychczasowe branże objęte sankcjami o energetykę. Czyli między innymi o gaz. To oczywiście jeszcze Rosja nie zdążyła się odpowiedzieć na to, ale już wcześniej głos oddali Niemcy i Austriacy, którzy wydarzyli wyraźnie oburzenie, że będzie to przede wszystkim zagrożenie dla Europy, dla płynności. No a my to czytamy zagrożenie dla Nord Stream 2. To jest nowe zjawisko konfliktu, gdzie tej Rosji przyłożyć. Nie czy, tylko jak i czy Stany Zjednoczone chcą zaszkodzić Europie sankcjami nałożonymi na Rosję. To może by to trochę porozbierać na kawałki, bo tych elementów tutaj padło dużo. Po pierwsze, to jest o tyle dobre, jak Unia patrzy na Rosję i patrzy, czy Rosja cały czas siedzi na Ukrainie, w Donbasie i w Ługańsku siedzi, no to znaczy, że przedłużamy sankcje. Znaczy, pamiętajmy, że tam cały czas trwa wojna, tak? Znaczy, bo to, że media tego nie relacjonują, to nie znaczy, że tam nie ma wojny. Do tego wszystkiego administracja nowa Donalda Trumpa ma kilka problemów. Prezydent Trump przez liberalne elity jest tutaj wyzywany od rosyjskiego agenta i że został wybrany tylko dlatego, że Putin tak chciał. Co ciekawe, były szef FBI wywiadzie Putina też w żartach miałby dostać azyl w Rosji, więc mamy taką sytuację, a to był człowiek, który ogłosił śledztwo przeciwko Hillary Clinton na tydzień przed, wyborami. Więc mamy taką sytuację wewnętrzną, która jest dosyć skomplikowana, ale polityka zagraniczna amerykańska jest jakby że banki nie jest takie lichwiarskie. Zwróćcie Państwo uwagę, co się dzieje, co się wydarzyło z Katarem. Tego. Prezydent Trump u nas natomiast wątkę po Bliskim jest bardzo Wschodzie, ale ponieważ my kanał edukacyjny prowadzimy, kilka dni potem Arabia Saudyjska i kilka innych państw ogłosiło, że Katar jest państwem wspierającym terroryzm, a Katar jest takim państwem, które się nie podobało danego dnia, czy to, co nam się podobało w rejonie, między innymi do Polski. No bo tak, i w jakiej sytuacji to stawia amerykańską gospodarkę? How are you? Szczególnie taką odpowiada. I'm very well, thank you. Natomiast tutaj, głowa mnie boli. Mnie też głowa boli. Po pierwsze, żniwa będą, bo jakiś jęczmień, ale i to, i tamto. Ja sobie nie narzekam na tego powodu. Trzeba jakoś przecierpić, ale banki dzwonią. No to więc, proszę Państwa, Bank Polski jest do D. Bank Paribas jest do D. No, Bank Polski, w Banku Polskim same stare dziady siedzą. Jak tak wejść i usiąść, a porozmawiać z nimi, to one nawet, te osoby nie wiedzą, po co tu przyszły. Gdzieś tam były, gdzieś coś ktoś tu zareklamował. No przecież wiadomo, że pieniądze mogą złożyć. No, ale pożyczki nie dostaną, bo jak nie mają 100 lat i nie pracowali 80 lat, no to przecież nie dostaną pożyczki. Muszą popracować sporo. Muszą popracować dużo. No taka sytuacja tutaj jest w Polsce. Biedna się Polska. Biedna się. A jeszcze mówią, że ich głupie. Współpracują ściśle. I to coraz silniej. Tak, ale sami o sobie powiedzieć, że w tyle amerykańskiej polityki jest tak naprawdę zainteresowanie rywalizacją z Chinami. I prawdopodobnie to jest właśnie takie dociskanie Rosji, żeby jednak przejść na tę stronę. Masz rację, może być to kontrproduktywne. Tutaj pamiętamy, że Fryderyka Mogherini... To jest niebezpieczne, że... Fryderyka Mogherini, szefowa polityki zagranicznej Europy, w kwietniu bodajże wróciła z Moskwy i powiedziała, że wraca z planami przywrócenia regularnych, dwustronnych spotkań w sprawie polityki zagranicznej i bilateralnych, rozmaitej współpracy gospodarczej. Między innymi chodziło o to,
żeby pomóc Rosji wydobywać ropę naftową z dawnej Rosji. Zachodniej Syberii i z Arktyki. Takiej technologii Rosja nie posiada. I znowu tu Stany Zjednoczone z tą swoją aktywnością jakby przypominają, że tej technologii nie można będzie sprzedawać Rosji. Znaczy tak, z jednej strony mamy Trumpa, który ma wiele problemów, który nakładając kolejne sankcje na Rosję, próbuje odwrócić uwagę od swoich problemów. I ich jest sporo i są one liczne, bo w jakiś sposób traci poparcie obywateli, którzy go wybrali, a nie o to mu chodzi. Natomiast z drugiej strony zbyt silne sankcje dla Rosji wpychają ją w objęcia Chin, co nie leży w naszym interesie. I tu jest bardzo ważne, żebyśmy patrzyli z naszej perspektywy, z polskiej perspektywy. My straciliśmy na sankcjach do Rosji, straciliśmy najwięcej w Unii Europejskiej. I powinniśmy patrzeć na swój interes. Skoro... To, że tego nie widać po polskim eksporcie, oczywiście. No, myślę, że jakbyśmy porozmawiali z producentami jabłek, to troszkę inaczej by na to spojrzeli, ale ważnym jest, żebyśmy my wyłapali, co z tego możemy ugrać. Każdy konflikt to jest albo czyjaś strata, albo czyjś zysk. Polska musi prowadzić swoją własną politykę, niezależną od Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o kwestie eksportu i współpracy z Rosją. To jest z jednej strony nasz sąsiad, z drugiej strony kraj, w którym mamy historię i to nie najlepszą, więc musimy podejmować kroki ostrożnie, ale nie powinniśmy sugerować się tym, co nam podpowiada Unia, bo jak na razie te sugestie spowodowały, że tylko i wyłącznie na tym tracimy. Więc skoro Stany Zjednoczone poszerzają sankcje, okej, to zaproponujmy w takim razie pewną alternatywę Rosji. Nie musicie ze Stanami handlować, być może mamy coś, co może was zainteresować. Unia na was narzuca sankcje? Dobrze, my możemy wam zaoferować coś innego. Te same jabłka trafiają do Rosji, tylko przez Kazachstan. My sprzedajemy je w tym momencie taniej, Rosjanie jedzą te same jabłka w podobnej cenie. Oni na tym nie tracą wiele, my natomiast tracimy bardzo. I to jest oczywiście przykład, bo to nie mówimy tylko o jabłkach, mówimy o mięsie, mówimy o wielu branżach, które naprawdę miały duży rynek zbytu i są bardzo ważne dla polskiej gospodarki. Motorem sankcji wobec Rosji była Polska, więc ja sobie teraz trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której Polska nagle zmieni narrację i stanie się przeciwna wszelkiego rodzaju sankcjom wobec Rosji. Ja wiem, to fajnie brzmi, to znaczy robienie interesu z rynkiem rosyjskim bezwzględnie, to jest kajak rynek... Dania jest przeciwna sankcjom, absolutnie popiera sankcje dla Rosji i prowadzi interesy z Rosją. Ale to są dwie różne rzeczy, znaczy tak, ale narracja, która została przyjęta z punktu widzenia Polski... dozwolona. Dokładnie, to jest jakby narracja, która została przyjęta ze strony Polski jest tak antyrosyjska i tak jakby obciążająca, że trudno jest podjąć tego typu działania. Ja myślę, że... Ale w ogóle nie ma jak, bo nie ma... w ramach ustaleń Unii Europejskiej nie możemy prowadzić własnej polityki. Dokładnie, nie jesteśmy w stanie tego wytworzyć. Wydaje mi się, że to, co powinniśmy tworzyć i z kimś się próbować dogadywać, to niezależnie od tego, co Stany Zjednoczone robią, Stany Zjednoczone zawsze grają na siebie. Znaczy, kto by nie wygrał relacje z Stanami Zjednoczonymi, to Stany Zjednoczone. A my niestety mamy od kilkunastu lat takie przeświadczenie, że ze Stanami Zjednoczonymi cokolwiek ugramy. Przeciwnie, jeżeli trzeba będzie to w Stany Zjednoczone tak szybko zmienią swój pogląd w jakimś działaniu, jak będzie to korzystne z punktu widzenia ich czysto gospodarki. Lecz wolałbym korzystać z tego, co jest dzisiaj otwierane i na przykład jedwabny szlak, o którym codziennie w prasie i w mediach chińskich się o tym mówi i przedstawia się jako rozwiązanie bardzo rozwojowe i korzystne dla rozwoju Azji, a w Polsce my wracamy do tego chwilowo, nie podejmujemy żadnych działań. Troszkę o tym mówimy, ale realnie z tego nie potrafimy skorzystać i gdybyśmy weszli realnie w tego typu projekty, to wówczas takie państwa jak gospodarka rosyjska czy gospodarka amerykańska musiałyby się zacząć dogadywać również z nami, bo my musimy znaleźć taką pozycję relacji z którymś dużym graczem, który powoduje, że pozostali duży gracze będą chcieli nas przeciągnąć na swoją stronę, a na razie tego nie widzę. Ostatnie zdanie, Marcin Roszko. Rosja nie jest, nie zgodzę z kilkoma rzeczami, Rosja nie jest każdym innym państwem, bo jednak prowadzi dosyć agresywną politykę i zwróćcie uwagę, że chcemy, po pierwsze mamy nadwyżkę eksportową i ta żywność sobie gdzieś pojechała dalej, nie do Rosji, częściowo do Rosji trafia, ale Rosja jako największe państwo na świecie też nie potrafi wyprodukować jabłka i nie potrafi wyprodukować krowy, ani mleka, więc zastanówmy się nad jakby mechanizmem. To jest dobrze, ale to znaczy, że to państwo ma bardzo duże, nazwijmy to, braki w swojej strukturze. A jeszcze jedna rzecz, jedwabny szlak, to jest tak naprawdę w kontrze z tym, co w tej relacji z dużymi, bo to jest tak naprawdę wspieranie ekspansji chińskiej, której też się nie da zrobić bez Rosji, więc ta Rosja tutaj będzie istotnym elementem gry geopolitycznej. Polska musi współpracować z Chinami.
Powiedzmy, oczywiście nie możemy się za bardzo zaplątać w te globalne dywagacje i tutaj zgadzam się z Olafem Wojakiem, że trzeba przede wszystkim bardzo pragmatycznie patrzeć też na nasze interesy, ale o tym już w kolejnych programach. Artur Bartoszewicz, Olaf Wojak, Marcin Roszkowski i moimi gośćmi. Dziękuję serdecznie. Już jutro zapraszam. Tak, dokładnie, dokładnie. Wiesław Andruczyk. Tak. Reklama. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie i brak energii. Organizm się odwadnia. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Litorsal w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Dostępny w aptekach. Misiu, a może byśmy tak wymienili sprzęty w kuchni? Wszystkie? No to może po tym siódmym już, jak tego. A ile to będzie kosztować? To się tam stanie. No to 1000 złotych mniej. No co ty? A to znaczy mogę teraz, Media Expert, im więcej AGD do zabudowy kupujesz, tym więcej zyskujesz, nawet 1000 złotych taniej. Media Expert, włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2017. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy i wyróżniamy za nowoczesny, innowacyjny, prospołeczny i ekologiczny wkład w rozwój polskiej gospodarki. Gala wręczenia nagród 23 czerwca. Relacje na antenie Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24. Patronat honorowy Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Sponsorem relacji z Gali Nagród Gospodarczych Polskiego Radia jest PZL Świdnik. Sponsorem relacji z Gali Nagród Gospodarczych Polskiego Radia są Polskie Koleje Państwowe, partner nagrody. Sponsorem relacji jest PKO Bank Polski, partner główny Gali Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Karol, wyobraź sobie, bez czego robiłam ten makaron. Wow, wow, wolę sobie nie wyobrażać. Rany, Karol, bez glutenu, no. To jest makaron bezglutenowy. Dobra, Daria, to lepiej ty zgadnij, bez czego ja zjem tę bruschettę z pomidorami. No, nie wiem, bez czego. Bezzwłocznie. Gotuj nowocześnie lub tradycyjnie. Teraz w Lidlu makarony bezglutenowe 33% taniej. Tylko 1,99 zł za 500 gramów. A pomidory kiściowe tylko 2,39 zł za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Po reklamie. Autopromocja. Gospodarka dla każdego. Od poniedziałku do piątku w Polskim Radiu 24 o 18.45. Dziś o tym, że Ukraińcy kupują coraz więcej mieszkań w Polsce. Jak do tego powinny się przygotować nasze banki? O tym także w naszym serwisie internetowym Gospodarka Polskie Radio.pl. Cykl audycji powstaje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się godzina 10. Czas na informacje dnia. Jedna osoba nie żyje, 10 jest rannych. W nocy w Londynie półciężarówka wjechała w ludzi wychodzących z meczetu. Partia Emmanuela Macrona z miażdżącą większością w parlamencie. W informacjach dnia sprawdzimy, co o wygranej piszą francuskie gazety. Przyszłość Unii Europejskiej, wspólna polityka obronna i Brexit to główne tematy dzisiejszych rozmów premierów państw Grupy Wyszehradzkiej i Beneluxu w Warszawie. Przerwa, zapraszam. Jedna osoba nie żyje, 10 jest rannych. Po tym, jak w nocy półciężarówka wjechała w grupę ludzi wychodzących z meczetu. Do zdarzenia doszło w północnym Londynie. Śledztwo prowadzone jest w kierunku potencjalnego ataku terrorystycznego. Minister do spraw lokalnych społeczności Sajid Javid zapowiedział wzmocnienie środków bezpieczeństwa.
Wzmocnimy ochronę meczetów w całym kraju. Ludzie muszą się czuć bezpiecznie podczas modlitwy. Policja zbada tę sprawę bardzo dokładnie. Sprawiedliwości stanie się zadość, ale myślę, że się nie poddamy. Apeluję, by ludzie nie dali się podzielić. Oczywiście. Burmistrz Kano świadczył, że atak był wymierzony w podstawowe wartości, tolerancję, wolność i szacunek. Tak. Media francuskie są jednoznaczne. Emmanuel Macron ma teraz większość i wszystkie atuty w ręku, by zrealizować swoje pomysły na zreformowanie Francji. Przykrym zgrzytem jest niska frekwencja. Wszyscy ministrowie Macrona przeszli i są deputowanymi, pisze centroprawicowe Le Figaro, przypominając, że umowa była jasna. Kto przegra w wyborach, ten wylatuje z rządu. Ta sama gazeta przypomina, że obok ludzi prezydenta w ławach Zgromadzenia Narodowego zasiądą także lider skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchon, były premier Manuel Valls i szefowa skrajnej prawicy Marine Le Pen. A wśród pokonanych jest wielu byłych znaczących polityków rządzących przez ostatnie 5 lat socjalistów, jak i jedna z głównych postaci wśród republikanów Nathalie Kosciuszko-Morizet oraz wiceszef Frontu Narodowego Florian Philippot. Le Parisien pisze o historycznym głosowaniu. Partia Macron nie musi się oglądać na koalicjantów, ale ma przecież u boku sojuszników z kampanii przedwyborczej, centrystów i razem z nimi 340 miejsc. Przykre i smutne jest tylko to, że tak mało Francuzów pofatygowało się do urn. Katolickie La Croix uważa, że przyczyną absencji była nie tylko piękna pogoda i upały, ale i fakt, iż wybory powszechne cieszą się mniejszym wzięciem niż prezydenckie. W Le Monde rzecznik rządu też odniósł się do frekwencji, stwierdzając, że tak wysoka absencja sięgająca ponad 57% to porażka wszystkich. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Przyszłość Unii Europejskiej, Brexit, kryzys migracyjny i wspólna polityka obronna to niektóre z tematów szczytu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej i krajów Beneluxu, który odbędzie się w Warszawie. Nad czym dokładnie będą debatować przywódcy? To pytanie do reporterki Polskiego Radia 24 Ewy Wasążnik. To przede wszystkim sprawa Brexitu i przyszłości Unii Europejskiej po wystąpieniu Wielkiej Brytanii, ale także partnerstwo wschodnie czy stosunki z Rosją. Rozmowy będą również dotyczyć kwestii gospodarczych, poprawy konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz wzmocnienia wspólnego rynku opartego na 4 swobodach. Szczyt będzie też okazją do przedyskutowania kryzysu migracyjnego i proponowanych rozwiązań poradzenia sobie z nim. Jednym z głównych tematów spotkania na forum grupy V4 poszerzonym o kraje Beneluxu będzie zapewne także bezpieczeństwo, szczególnie zagrożone przez ostatnie ataki terrorystyczne w Europie. A na zakończenie szczytu premier Beata Szydło przekaże przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi. Tutaj w kancelarii prezesa Rady Ministrów na razie trwają przygotowania do rozpoczęcia szczytu. Jako pierwszy jest tutaj spodziewany premier Holandii Mark Rutte. Potem pojawią się również liderzy Węgier, Czech, Słowacji, Belgii i Luksemburga. I wtedy w południe rozpocznie się już to robocze spotkanie wszystkich premierów o godzinie 14:40. Jest planowane wystąpienie dla mediów. Wtedy pewnie dowiemy się więcej szczegółów na temat ustaleń, które dzisiaj tutaj zapadną w gronie premierów rządów Grupy Wyszehradzkiej i krajów Beneluxu. Mówiła reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Od środy do niedzieli na drogach w całej Polsce doszło do 439 wypadków, w których zginęły 32 osoby, a 574 zostało rannych. To najnowszy bilans długiego weekendu na polskich drogach. Policjanci zatrzymali 1721 nietrzeźwych kierowców. Tegoroczne statystyki są lepsze niż ubiegłoroczne. Spadła liczba wypadków, ofiar śmiertelnych i rannych. Zanotowano jednak wzrost liczby zatrzymanych pijanych kierowców. W zeszłym roku było ich o blisko 200 mniej. Dziś w Sopocie rozpoczyna się trzydniowe święto radiowej i telewizyjnej twórczości teatralnej. 17. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. 2 teatry. O Grand Prix rywalizować będzie w tym roku 26 słuchowisk i 13 spektakli telewizyjnych, a także 8 produkcji radiowych biorących udział w konkursie słuchowisk dla dzieci i młodzieży. Dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła podkreśla, że w tym roku konkursowe słuchowiska będą bardzo różnorodne. Najwięcej jednak utworów współczesnych pisanych specjalnie dla radia. To istotne. Nie zawsze tak było, ale w tym roku jest to przebogata oferta. Istotny również jest fakt, że aż 10 rozgłośni Polskiego Radia regionalnych zgłosiło swoje utwory. To chyba rekord w naszej historii i wszystkie te utwory są wspaniałe. Podczas festiwalu odbędzie się też wiele wydarzeń towarzyszących, jak na przykład 2 teatry Józefa Konrada z okazji obchodzonego roku pisarza. Na wszystkie pokazy i przesłuchania konkursowe oraz imprezy towarzyszące wstęp wolny.
czas na prognozę pogody. Dziś w całym kraju ciepło i słonecznie, pochmurno jedynie na Suwalszczyźnie i miejscami na Mazurach. Termometry pokażą od 21 stopni w Zakopanem, 24 w Gdańsku, 26 stopni będzie w Warszawie, do 27 w Gorzowie Wielkopolskim. Po południu gdzieniegdzie na północy, północnym wschodzie Polski i Pomorzu Wschodnim możliwe jest przelotny deszcz i burze. Wiatr będzie słaby, umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i będzie spadać. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 10. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 w poniedziałek. Jest 19 dzień czerwca. Jakub Kukla, witam i zapraszam do godziny 13. A my do godziny 11 będziemy rozmawiać m.in. o gospodarce dzielenia się, ale porozmawiamy także o kwestiach bezpieczeństwa. Na kanwie oczywiście wydarzeń w Londynie. Przypomnijmy, samochód dostawczy wjechał w grupę pieszych w pobliżu lokalnego meczetu w północnym Londynie. Do tego zdarzenia doszło w nocy. Do tych wydarzeń odniesiemy się za mniej więcej pół godziny. Zaczynamy także od kwestii bezpieczeństwa. Zamachy terrorystyczne na świecie i ich wpływ na politykę w Polsce. O tym mówili goście debaty poranka w Polskim Radiu 24, publicystka Katarzyna Kozłowska, Piotr Pałka z portalu rebelia.pl oraz Dawid Wilsztajn z Telewizji Polskiej. Gospodarzem programu był Sławomir Jastrzębowski. Czy zgadzą się Państwo z tezą, że każdy zamach terrorystyczny, także ten najnowszy zamach w Londynie, sprawia, że notowania Platformy Obywatelskiej spadają, a PiS rosną? No nie wiem, jest to dla mnie zbyt szalona teza. Dlaczego mają spadać jedne notowania, a drugie ze względu na zamachy w Londynie? Dlatego być może, że Polacy nie chcą mieć tego problemu, że Polacy nie chcą mieć uchodźców muzułmańskich, że Polacy nie chcą islamu, a te zamachy są kojarzone z islamem właśnie. Nie, dla mnie to jest zbyt daleko idące w ogóle powiązanie tych dwóch spraw. Polska historia w niej jak się nie ma do historii imperialnej i kolonialnej Wielkiej Brytanii i problemów Wielkiej Brytanii wynikającej ze struktury demograficznej tego kraju. I ja nie widzę tutaj żadnego związku. A ja myślę, że w tej kwestii ludzie kierują się emocjami i to, jaki jest stan faktyczny, powiązanie, nasza historia jest drugorzędne i być może nie z sondażu na sondaż, ale w dłuższej perspektywie to rzeczywiście przekłada się na poczucie, pewne poczucie zagrożenia i wybór tej opcji, która konsekwentnie to zagrożenie oddala. Czyli w tym wypadku ja bym się z pana tezą zgodził. To jest teza ogólna. Czyli nie chodzi tu, na ile to jest relevantne względem rzeczywistości. Chodzi o sposób kojarzenia przez ludzi, zresztą nie tylko Polaków, po prostu przez ludzi pewnych faktów. Ale nie ma takiego bólu. Pozostawiamy na boku w tym momencie, czy słusznie, czy nie. I dla mnie osobiście jest to jeden z najbardziej zadziwiających, ale też wiele mówiących elementów, jeżeli chodzi o narrację Platformy, ponieważ to, że ona poprzez taką pełną de facto akceptację rozwiązań brukselskich, jeżeli chodzi o uchodźców, straciła potężnie w punktach sondażowych, jest oczywiste. Oczywiste jest także, że nie jest to partia, która jakkolwiek ideologicznie rzeczywiście tych uchodźców jakoś wyjątkowo ceni, bo widzieliśmy, do jakich wolt jest w stanie się posunąć w zależności od sytuacji, ale gdy tylko macierzysta, że tak powiem, unijna organizacja, w której jest Platforma Obywatelska, czyli IPP, tupnie nogą, to Platforma Obywatelska była swoim najlepiej pojętym interesowi i tak będzie się słuchać swoich towarzyszy z Brukseli. I przyznam, że dla mnie to jest osobiście zaskakujące, że są gotowi robić to nawet w imię porażki wyborczej. Katarzyna Kozłowska, pani redaktor, czy może chce pani tak zmienić albo złożyć komuś swoje zdanie? Nie, nie, chcę ja myślę, że zupełnie to jest inny sąd. Przynajmniej ja jestem w tej grupie Polaków, która nie czuje związku pomiędzy tym, co się dzieje w Londynie, a tym, co się dzieje u nas w Polsce. Muszę powiedzieć natomiast być może trochę o swoich doświadczeniach. Ale u nas w Polsce się jeszcze nie dzieje. Rzeczywiście muszę powiedzieć, że jak na przykład z okazji targów książki bywam od czasu do czasu we Frankfurcie nad Menem, nie nad Odrą, to zwłaszcza w tej okolicy przeddworcowej, która stanowi centrum miasta i co ciekawe, która jest takim miejscem, gdzie mieszkają wydawcy, kiedy przyjeżdżają tam, no to strach jest wieczorem spacerować ze względu na to, że w okolicach dworca przelewają się dosłownie takie grupy osób, no niewiadomego kompletnie pochodzenia, zalegają na ulicach. Frankfurt mi się wydaje, że w większości ludzi kojarzy się z takim bardzo spokojnym miejscem, tam jest siedziba
władz przecież finansowych Unii Europejskiej, między innymi Wielkie Centrum Finansowe i tak dalej. Natomiast ja postrzegam to miasto jako takie miasto bardzo niebezpieczne, w którym na pewno nie może człowiek czuć się pewnie. W moim przekonaniu zmieniło się bardzo. Natomiast wciąż jeszcze nie widzę kompletnie żadnego absolutnie podobieństwa między Frankfurtem a Warszawą. Zupełnie nie rozumie panią, bo pani mówi tak, że nie ma to żadnego związku, a za chwilę mówi pani, że pani osobiste doświadczenia mówią, że taki związek jest. Nie, ja nie widzę, ale proszę nie manipulować moją wypowiedzią. Ja nie widzę związku pomiędzy notowaniami Platformy Obywatelskiej, a tym, w jaki sposób, czy bardziej bezpiecznie, czy mniej, czy bardziej komfortowo, czy mniej, spaceruje się po Frankfurcie, czy też z jakimi emocjami ogląda się relacje z Londynu, no bo rzeczywiście to, co ostatnio obserwujemy, to jest jakieś takie bardzo wzmożenie takiego napięcia, które tam panuje. Chciałam powiedzieć jeszcze jedno, że z tą Platformą Obywatelską, no właściwie nawet śmialiśmy się, to pamiętam, kilka tygodni temu, że Platforma Obywatelska nie jest w stanie zająć stanowiska w sprawie uchodźców, tak? To jest zasadne mniej przed moment, że Platforma dokonuje wolt. Ale chcę powiedzieć, że nawet kiedy decydowano w Europie o relokacjach, tak? Czyli o tych kwotowych przyjęciach uchodźców, to Polska, to stanowisko Polski wtedy wyrażane przez premier Kopacz nie było wcale takie jasne. To znaczy premier Kopacz wystąpiła, sprzeciwiła się tak naprawdę temu pomysłowi, żeby robić to automatycznie, tak? Ona sprzeciwiła się automatyzmowi i zażądała troszeczkę innej procedury. I rzeczywiście wówczas zgodziliśmy się na przyjęcie jakiejś części uchodźców, niewielkiej, 7 tysięcy. Tak samo zresztą zrobiły Czechy, które się już teraz wycofały z tego, tak? Bo okazało się, że tam absolutnie jakaś malutka, drobna liczba tych ludzi przyjechała. Nie, ja nie widzę żadnego związku pomiędzy notowaniami PiS i Platformy Obywatelskiej, a tym, co się dzieje w Łodzi. Jeżeli chodzi o Łodzi, to być może mamy do czynienia z nieco nowym zjawiskiem, bo ten zamach jest jedna z takich hipotez. Czekamy na potwierdzenie. Ten zamach być może został przeprowadzony przez nie islamskich terrorystów, tylko przez być może terrorystów, którzy właśnie chcieli w ten sposób zaprotestować przeciwko islamowi. Taksówkę, samochód dostawczy, ciężarówka wjechała w grupę osób, które wychodziły z meczetu. Mamy zjawisko, początek jakichś fali pogromów, odwetu. Ja bym spojrzał na ten pasek BBC. Muzułmańska Rada Wielkiej Brytanii wezwała do tego, żeby się modlić za ofiary. Nasze serca są z ofiarami. Ja nie słyszałem takich oświadczeń w momencie, gdy ginęły nie muzułmańskie ofiary. Mieliśmy wiele przykładów tego, że świat islamski często manifestacyjnie nie chce czcić pamięci ofiar zamachów, które są bez wątpienia, mają podłoże islamistyczne. To jest ciekawa sytuacja. Z jednej strony może to być jakiś akt odwetu jakichś, nie wiem, nacjonalistycznych organizacji brytyjskich. Widzieliśmy po tej serii zamachów w kampanii wyborczej, że tam w niektórych społecznościach rzeczywiście ta pokrywka aż furczy od złości na muzułmanów. Z drugiej strony podziały w świecie islamskim są tak silne, że musimy jeszcze się dowiedzieć, jaki to był meczet, jakiej proweniencji i rzeczywiście poczekać na to, aż twórcy zamachu ogłoszą, o co im chodziło. Ale nawet w obrębie meczetów salafickich, jeżeli mogę na to powiedzieć, jeżeli ktoś powiedział coś nieodpowiedniego, mógł absolutnie podpaść radykałom. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o świat arabski zewnętrzny względem Europy, to co mówił Piotr Pałka jest prawdziwe. Jednak jeżeli chodzi o muzułmanów w Europie, to mieliśmy bardzo wiele bardzo pięknych, ładnych gestów akurat takiego radykalnego potępienia terrorystów. Niestety, to też jest moje doświadczenie bardzo wieloletnie, te organizacje nie reprezentują takiego przeciętnego myślenia. Warto jeszcze pamiętać, że islam na zachodzie jest dodatkowo pompowany pewnymi nierównościami ekonomicznymi, wściekłością na zamknięcie pewnych dróg rozwoju, pewną udawaną tolerancję. To jest w ogóle konglomerat bardzo dużej ilości właśnie takich emocji, nienawiści. To musiało wybuchnąć. Słusznie zauważył Piotrek, że to równie dobrze właśnie mogli muzułmanie zabijać muzułmanów.
być może faktycznie był to atak niemuzułmański. Ja bym uważał na słowo odwet. Odwet to byłby dla mnie wtedy, gdyby zabito jakiegoś radykalnego imama, który nawoływał do mordowania. Tutaj atak poszedł tylko w kierunku niewinnych zupełnie ludzi. Niemniej chcę powiedzieć, że ta nienawiść, jakkolwiek oczywiście każdy mord jest nieakceptowalny, to ta nienawiść w pewnym momencie wydaje się być aż specjalnie pompowana. Ja nigdy jednak nie zapomnę sytuacji, jaka była w Kolonii, gdy media niemieckie, instytucje państwa niemieckiego tak naprawdę blokowały informacje jak najdłużej to możliwe, żeby, jak to same mówiły, nie wywołać nienawiści do muzułmanów. Te informacje i tak wypłynęły, jaka była konsekwencja, właśnie odwrotnie. Polityczna poprawność po raz kolejny, jako swój pierwszy element, jeszcze większą zbudziła nienawiść wobec tych grup wyznaniowej. Z Dawidem Wilsztajnem z Telewizji Polskiej, policystką Katarzyną Kozłowską i Piotrem Pałką z portalu rebelia.pl rozmawiał Sławomir Jastrzębowski. Na zegarze prawie 17 minut po godzinie 10. My zmieniamy temat. Temat dnia. Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywając Komisję Europejską do stworzenia konkretnych przepisów regulujących usługi oferowane w ramach tzw. gospodarki dzielenia się. Nowe przepisy mają chronić konsumentów i pracowników. W studiu Dawid Sokołowski, autor raportu o ekonomii współpracy w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry. I założyciel platformy Zwyczajny.pl. Dzień dobry raz jeszcze, czyli praktyk i teoretyk w jednej osobie. Dokładnie tak. A będziemy rozmawiać o ekonomii, o gospodarce dzielenia się, o ekonomii dzielenia się. Na początek musimy chyba wyjaśnić, czym owa gospodarka dzielenia się jest. No dobrze, ja zazwyczaj mówię parę przykładów, bo to jest najczęściej zrozumiałe, to jest, czyli Uber, Airbnb, BlaBlaCar, czy crowd, ale też szerzej w ogóle crowdfunding, czy takie platformy jak, nie wiem, Khan Academy, czy platformy do uczenia się. Więc to najczęściej z badań u nas wyszło, że około 90% osób w Polsce, internautów, już słyszało o którymś z tych tych jakby przejawów ekonomii współpracy. Ja w ogóle używam ekonomia współpracy, to jest trochę jakby szerzej niż ekonomia dzielenia się. No i zresztą to też jest gdzieś tam taki problem definicyjny, no bo właśnie to jest taka w sumie duża zmiana, która przychodzi i tak naprawdę jak ją rozumieć. Można ją rozumieć, myślę, na poziomie takich jakby konkretnych właśnie startupów, ale też można rozumieć szerzej w ogóle jako taką zmianę związaną z tym, w jaki sposób dzięki technologii organizujemy się i dystrybuujemy, i jakby takie przejście w stronę w ogóle społecznościowego organizowania w ogóle wszystkiego. Pan podał kilka przykładów, ja też spróbuję obrazowo. Robię coś i wychodzę z założenia, że ktoś jeszcze mógłby na tym skorzystać i ja przy okazji też, w związku z tym ogłaszam się w internecie i wspólnie coś tworzymy z pożytkiem dla wszystkich. Tak to mniej więcej działa? No tak, tak można powiedzieć. Jadę na przykład z Warszawy do Katowic, jeszcze bardziej obrazowy przykład. Wychodzę z założenia, że lepiej, żebym jechał z kimś i na przykład, żeby ktoś jeszcze dorzucił się do kosztów paliwa, niż żebym woził powietrze w samochodzie i jechał sam. I w ten sposób korzystamy wszyscy. Tak, dokładnie. Tak, czyli wykorzystujemy zasoby, które i tak już są, w tym przypadku miejsce w samochodzie, i wykorzystujemy te zasoby, żeby się dzielić i no po prostu to jest dzięki temu lepsze dla wszystkich. I w tym momencie na arenie pojawia się Parlament Europejski, który wzywa Komisję Europejską, żeby zajęła się konkretnymi regulacjami, które mogłyby ową gospodarkę dzielenia się upchnąć w pewne ramy. Tak. Jakie ramy? I dlaczego? Ja myślę, że to tradycyjnie chodzi trochę o takie zadbanie o konsumentów, zadbanie o pracowników. Trochę tam jest jakby taki kontekst właśnie praw pracowniczych i w jaki sposób traktować te osoby, które świadczą usługi w ramach gospodarki dzielenia się. Więc znaczy tam jest cały szereg, można powiedzieć, jakichś rekomendacji, jak to później będzie wyglądało w praktyce. Myślę, że to bardzo, bardzo trudno powiedzieć, bo tych wyzwań tak naprawdę związanych z regulacją jest bardzo dużo. Kwestia właśnie jak opodatkowywać, to w ogóle jaki poziom formalności przy tym powinien być zachowany, więc tych jakby znaków zapytania tak naprawdę jest bardzo dużo. Mhm. Pan mówi o działalności parlamentu i komisji z lekkim uśmiechem. Zastanawiam się, czy pan nie wierzy do końca w skuteczność podjętych działań? Ja myślę sobie tak, że intencje są dobre, ale boję się, że jakby może jedno to są intencje, a drugie to jest to, jak może wyjść to w praktyce. Ja myślę, że w ogóle mamy do czynienia z takim, z dużą w ogóle zmianą związaną z technologią i to, co technologia nam umożliwia. I to jest
no naprawdę jakby taka szeroka cywilizacyjna zmiana. I myślę, że to trzeba podejść po prostu do tego tematu z tej perspektywy i trochę może mniej starać się na siłę upchnąć tą zmieniającą się rzeczywistość w stare przepisy i jakby w stary sposób myślenia, bo to trochę nie jest możliwe, a trochę jest jednak próbowane, jest próba, żeby robić to w tą stronę, no tylko jednak trzeba w ogóle zrozumieć tak fundamentalnie, o co chodzi w tej zmieniającej się rzeczywistości. Czyli komisja i parlament próbują upchnąć stary obraz w nowe ramy. Przepraszam, nowy obraz w stare ramy. Trochę tak, mimo że na poziomie deklaratywnym właśnie chcą i zależy im na tym, żeby nie ograniczać rozwoju takiego rodzaju platform i myślę, że to są też szczere intencje, ale chodzi o to, jak to robić później w praktyce. I w praktyce no, myślę, że trzeba zakwestionować wiele jakby sposobów, jak w ogóle prawo jest skonstruowane, jak jest definiowany pracownik i gdzie w ogóle są te granice, jak ktoś jest po prostu indywidualną osobą i po prostu świadczy jakieś usługi innej osobie przy okazji, a kiedy staje się pracownikiem. Jakby to są takie bardzo trudne tak naprawdę rzeczy do rozwiązania, bo w tym tradycyjnej ekonomii po prostu no, są te podziały i one są jasne i nie ma tutaj wątpliwości. A tutaj rodzi się cały szereg w ogóle wątpliwości, który jakby każe nam trochę podważyć w ogóle właśnie, no nie wiem, czym jest praca, czym jest pracownik, jakie w ogóle są zobowiązania między państwem, pracodawcą, pracownikiem, platformą, w ogóle to się na tyle mocno zmienia i przedefiniowuje, że no, nie ma takich po prostu oczywistych odpowiedzi, jakby nie ma tych odpowiedzi z tego starego sposobu myślenia. W poczynaniach unijnych urzędników mówi się o ochronie konsumentów i pracowników i to wydaje się być słusznym tropem, bo wracając do przykładu, że wybieram się załóżmy z Warszawy do Katowic, proponuję, że mogę odstąpić 3 miejsca i zabrać kogoś jeszcze w zamian za to, że dorzucą się do paliwa, to przecież pan, zakładając, że jechałby pan ze mną, nie wie, kim ja jestem, ja nie wiem, pan, kim pan jest. Tak, tak. Spore ryzyko, prawda? Mhm. Znowu, to jest kwestia tego, w jaki sposób to bezpieczeństwo jest zapewniane. I w ramach ekonomii współpracy są systemy Max, rekomendacyjne, czyli mamy informacje o sobie, mamy też informacje, ile razy ja już, nie wiem, z kimś jechałem albo kogoś brałem. Są inni ludzie, którzy wystawiają opinie na temat tego, jakie to było doświadczenie. Tych informacji o mnie i o panu jest coraz więcej. Teraz to jest jakby inny sposób może zapewniania bezpieczeństwa, czy zapewniania jakości, niekoniecznie związany z odgórnymi regulacjami. Czyli to się po prostu organizuje w inny sposób. I oczywiście są bardzo ciekawe rekomendacje, które mi się bardzo podobały, typu, żeby właśnie moje rekomendacje i opinie z jednej platformy były jakby moje i żebym ja mógł je wykorzystywać też również w innej platformie i jeszcze w innej platformie, czyli jakby żeby to nie przynależało tylko i wyłącznie do jednej platformy. Bardzo dobry kierunek, który właśnie pozwala zapewnić to bezpieczeństwo i jakość usług lepszą. I jakby rzeczywiście to jest jakby z tego nowego sposobu myślenia. I teraz właśnie no jest takie starcie. Jakby są te nowe sposoby i może są te stare sposoby i jakby jak one się w ogóle do siebie mają. I w tym kontekście jestem w stanie zrozumieć myślenie urzędników, czy na przykład pewnych grup społecznych, które mają wrażenie, że jakaś część rzeczywistości, jakaś część rynku na przykład im się po prostu wymyka. Przypomnijmy sobie chociażby ostatnie protesty taksówkarzy, którzy nie zgadzają się z tym, że mają ich zdaniem nieuczciwą konkurencję, bo oni muszą spełniać pewne wymogi, a kierowca Ubera na przykład wcale nie musi. Tak, tak. Myślę, że bardzo dobry przykład, taki też żywy po prostu. Ja myślę, że zasadniczo chodzi o sprawiedliwość. O sprawiedliwość po prostu, tak? Tylko kwestia tego, czy w związku z tym, ponieważ my mamy ciężko, w sensie taksówkarze, to ludzie, kierowcy Ubera też powinni mieć ciężko, czy może lepiej zastanowić się, jak można by było zrobić system, żeby było sprawiedliwie, ale w sensie, żeby dla wszystkich było łatwiej. Ja myślę, że trzeba bardziej jakby lepiej iść gdzieś tam w tą stronę, niż właśnie, czyli ułatwić, uprościć to dla wszystkich trochę jakby, żeby wszyscy funkcjonowali na, powiedzmy, nowych zasadach, niż żeby koniecznie te, że tak powiem, nowe zjawiska musiały funkcjonować na starych zasadach, a te stare przepisy są często
no absurdalne, no trzeba to powiedzieć wprost. Jeśli pamiętam protest taksówkarzy dobrze, jeśli dobrze zrozumiałem ich intencje, to nie chodzi raczej o to, żeby wszyscy mieli tak samo trudno, tylko żeby raczej wszyscy startowali z tej samej pozycji, a nie żeby komuś dawać fory. W postaci takiej na przykład, że jednych obowiązują dość konkretne obostrzenia, a innych nie. Rozumiem. No i teraz kwestia tego, czy oni walczą w związku z tym o to, żeby ułatwić to? No bo jest, albo walczymy o to, żeby to ułatwić, albo walczymy o to, żeby utrudnić im. Skoro mamy trudno, to żeby utrudnimy. Żeby skasować konkurencję, krótko mówiąc. Tak, więc ja myślę, że na tyle, co ja znam osoby z Ubera, oni pewnie jakby absolutnie też również chcą sprawiedliwości, tylko chcą sprawiedliwości na zasadzie dostosujmy przepisy do tej nowej rzeczywistości, do tego, jak my też funkcjonujemy, a nie starajmy się wpasowywać przepisy z lat 90., które w ogóle jeszcze nie brały pod uwagę, że internet istnieje, tak? Wracając w takim razie do początku naszej rozmowy i do stwierdzenia, w którym przypomnieliśmy, że Parlament Europejski wezwał komisję do stworzenia konkretnych przepisów, które miałyby regulować usługi oferowane w ramach tak zwanej gospodarki dzielenia się. Pana zdaniem to się raczej nie uda? Znaczy ja myślę, że znaczy to dobry kierunek. Dobry kierunek, że przede wszystkim, żeby o tym rozmawiać. I z tego się ogromnie cieszę. Myślę, że ważne tak z perspektywy państwa to jest to, żeby nie wiem, czy posłów, tak, rządu, żeby może nie iść i starać się jakieś znajdować szybkie rozwiązania, bo nie ma po prostu szybkich rozwiązań. Tak. Znaczy jest dużo ciekawych rozwiązań naprawdę, które dużo, że tak powiem, udrażniają. Ale tak zasadniczo nie ma takich szybkich rozwiązań. Warto o tym przede wszystkim rozmawiać. Generalnie ludzie ze środowiska w Polsce w tym momencie naprawdę jest parędziesiąt w ogóle przedsięwzięć ekonomii dzielenia się i ludzie z tego środowiska, ja z nimi rozmawiam, bardzo dobrze ich znam, jak najbardziej są chętni do dialogu, do tego, żeby też mówić, na czym polega nasza działalność, co mogłoby nam ułatwić, w jaki sposób można to zorganizować, jakie są przykłady z innych krajów, dobrych praktyk, więc jest ta chęć. Ja myślę, że właśnie, no to jest po prostu kwestia rozmawiania, trochę zwiększenia świadomości społecznej, przede wszystkim zrozumienia, że świat się zmienia i są pewne zmiany, które no, zwyczajnie są nieuniknione i lepiej jakby wyjść myślą w przód i nad tym się zastanowić i jak w związku z tym podchodzić do pewnych rzeczy, no właśnie, niż starać się wciskać nową rzeczywistość do starych ram. To w takim razie ten apel polecamy wszystkim europarlamentarzystom. Przypomnijmy, Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywając komisję do stworzenia konkretnych przepisów, które miałyby regulować usługi oferowane w ramach tak zwanej gospodarki dzielenia się. Czym owa gospodarka dzielenia się jest? Na naszej antenie tłumaczył praktyk i teoretyk Dawid Sokołowski, autor raportu o ekonomii współpracy w Polsce i założyciel platformy Zwyczajny.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Reklama. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką, nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Po reklamie. Tu Polskie Radio 24, minęła 10.30, czas na informacje dnia. Michał Przerwa, zapraszam. Wampir Zbytowa, uznany za niebezpiecznego, taką decyzję ogłosił dziś Sąd Okręgowy w Gdańsku. Zdaniem sądu Leszek P. powinien trafić do zamkniętego ośrodka szpitalnego. W grudniu tego roku kończy on wyrok pozbawienia wolności za zabójstwo i gwałt. Odbywał go w Starogardzie Gdańskim. Pod koniec zeszłego roku dyrekcja aresztu śledczego złożyła w sądzie wniosek o uznanie Leszka P. za osobę stwarzającą zagrożenie i podjęcie w związku z tym odpowiednich działań. Wniosek poparł między
m.in. wiceminister sprawiedliwości. Leszek P. jest uznawany za jednego z najgroźniejszych morderców seryjnych w Polsce. Wszyscy poszkodowani w Londynie, gdzie w nocy furgonetka wjechała w przechodniów, są muzułmanami, poinformowała policja. Nie wiadomo jednak, czy mężczyzna, który zmarł na miejscu, był bezpośrednią ofiarą tego zdarzenia. Brytyjska policja podała, że atak nastąpił dokładnie wtedy, gdy pierwszej pomocy udzielono starszemu mężczyźnie. Nie udało się go uratować. To, czy jego śmierć łączyć można ze starnowaniem przechodniów przez furgonetkę, będzie przedmiotem śledztwa, powiedział przedstawiciel policji antyterrorystycznej Neil Basu. Za wcześnie, by powiedzieć, jaki był motyw sprawcy, który wjechał w przechodniów w dzielnicy Finsbury Park, dodał Basu. Podkreślił jednak, że incydent nosi wszelkie znamiona ataku terrorystycznego. Zginęła co najmniej jedna osoba, 10 zostało rannych, 8 osób pozostaje w szpitalach, 2 zostały opatrzone na miejscu. Premier Theresa May powiedziała, że służby potraktowały to zdarzenie jako potencjalny atak terrorystyczny. Do zdarzenia doszło w pobliżu stacji kolejowej Finsbury Park i obok jednego z londyńskich meczetów. Zatrzymano sprawcę, w którego ujęciu pomogli świadkowie zdarzenia. Wiadomo, że jest nim 48-letni mężczyzna. Z relacji świadków wynika, że po potrąceniu osób napastnik wyszedł z furgonetki i zaczął nożem ranić przechodniów. Informacji tej nie potwierdziła policja. To będzie szczera rozmowa. Tak o spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej i krajów Beneluxu mówi premier Beata Szydło w wywiadzie dla belgijskiej gazety Le Soir. Dziś w Warszawie spotkają się premierzy Polski, Czech, Słowacji i Węgier z premierami Belgii, Holandii i Luksemburga. Premier Beata Szydło powiedziała, że szefowie rządów Grupy Wyszehradzkiej i Beneluxu umówili się na szczerą dyskusję. Często wpadamy w rytuał brukselskich rozmów, gdzie góruje poprawność polityczna, technokratyczny język i urzędnicze harmonogramy, mówiła szefowa polskiego rządu, dodając, że trudne tematy podczas tego spotkania nie zostaną przemilczane. Premier oceniła, że te dwie grupy krajów są silnie zdefiniowane i bardzo wyraziste. Przyznała, że często różnią się w opiniach, ale łączy je przywiązanie do zasad jednolitego unijnego rynku. Zarówno Benelux, jak i Wyszehrad mają do odegrania dużą rolę w walce z protekcjonizmem, a tym samym w obronie zasad wspólnego rynku, powiedziała premier. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przed południem dojdzie do spotkania polskiej premier z szefem rządu Holandii Markiem Rutte. Rozmowa potrwa pół godziny. Później Beata Szydło powita pozostałych premierów państw Beneluxu i Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie odbędzie się w kancelarii premiera. Zwarcie instalacji elektrycznej to prawdopodobna przyczyna pożaru, do jakiego doszło rano w szpitalu MSWiA w Bydgoszczy. Ogień pojawił się w pomieszczeniu pracowni tomografii komputerowej na parterze budynku. Ewakuowano ponad 70 osób. Większość czekała na rejestrację. Pozostali to pacjenci ze znajdującego się na pierwszym piętrze oddziału neurologii i pracownicy. Po ponad godzinie wszyscy mogli wrócić do budynku. Spalił się tomograf, także weszłam, bo nie wiedziałam co, ale mnie wrócili i kazali poczekać jeszcze 10 minut. Nie mamy decyzji jeszcze, o której zostaną pacjenci i pracownicy wpuszczeni, także nie możemy w tej chwili decydować. Nie, ja rozumiem, jest zorientować, czy zdążę przed pracą jeszcze załatwić. Nie mogę pani odpowiedzieć, bo nie wiem. Młodszy brygadier Sławomir Reszkowski, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Rzeczywiście doszło do pożaru w pomieszczeniu pracowni tomografii komputerowej. Prawdopodobna przyczyna to zwarcie instalacji elektrycznej tegoż urządzenia. Nie ukrywajmy, budynek szczególny, mamy tutaj budynek szpitala, także dym, który powstawał przede wszystkim, tak, no te toksyczne produkty spalania, no nam na przykład też nie pozwalały na swobodne dojście. Strażacy pracowali w sprzęcie ochrony dróg oddechowych. No dzięki temu, że w budynku mamy dosyć sporo drzwi przeciwpożarowych, które zostały zamknięte, ten dym nie rozprzestrzenił się na cały obiekt. Kolejeczka wzdłuż taśmy, bardzo proszę zrobić tam przejście. Życie do normy wraca? Tak, dokładnie. My sprawdziliśmy poziom tlenku węgla, poziom tlenu na poszczególnych tych kondygnacjach. Jest bezpiecznie. W akcji brały udział 4 zastępy straży, w sumie 14 strażaków. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarze 10:34. Gość Polskiego Radia 24. Z nami jest Krzysztof Kubiciel, City Security Expert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. A skoro bezpieczeństwo, to zapewne będziemy rozmawiać o Londynie. W Londynie w dalszym ciągu niespokojnie. Przypomnijmy, w nocy jedna osoba zmarła, kilka zostało rannych po tym, jak kierowca półciężarówki wjechał w przechodniów. Sprawca został schwytany przez świadków, a następnie zatrzymany przez policję. Rekwizyt znany, samochód. Po raz kolejny samochód wykorzystany przez zamachowca. Natomiast jest jedno nową, mianowicie ofiarami są muzułmanie. Tak. Londyn w ogóle się stał ostatnio swoistym piekłem na ziemi. Nie tak dawno doszło do pożaru. Jeszcze nawet na dzień dzisiejszy nie znamy liczby ofiar, bo tak naprawdę nikt nie jest w stanie ostatecznie podać tej liczby. A przed pożarem kilka zamachów. Przed pożarem kilka zamachów, teraz kolejny zamach.
I obawiam się przede wszystkim czego? Obawiam się tego, że ulica wypracuje sobie takie najprostsze z najgorszych scenariuszy, jak połączy te dwa zdarzenia. Czyli nocny zamach, zamach i z tym podpaleniem, że to było podpalenie, bo już się takie głosy pojawiały. No i obawiam się, że to może doprowadzić do spirali zagrożeń o charakterze terrorystycznym, czyli konkretnie ataków terrorystycznych, bo zarówno okazuje się, że po jednej i po drugiej stronie nie brakuje radykalnych postaw. Z tym, że tu się radykalizują celowo, to się do tego przygotowuje, a tu nastąpiła taka samoistna radykalizacja, bo to trzeba być naprawdę już zdeterminowanym, albo nie wykluczam też takiego scenariusza, że ktoś, kto dokonał tego zamachu dzisiaj w nocy, może w jakiś sposób był powiązany z członkiem rodziny, która albo zginęła, albo odniosła jakieś obrażenia w którymś z tych zamachów. Bo też może taka być sytuacja, tego jeszcze nie wiemy. Policja już wie dużo na pewno, bo przez te kilka godzin od momentu zatrzymania tego sprawcę, to jest z tego, co słyszałem, że istnieje prawdopodobieństwo, że on też nie był sam, tylko jeszcze dwóch zbiegło z miejsca zdarzenia. Myślę, że już wszystkie okoliczności zna. Nie podaje z przyczyn operacyjnych i z tego powodu, żeby nie zaostrzać prawdopodobnie tego napięcia, które w tej chwili na pewno w Londynie już jest wystarczająco na dużym poziomie. Czyli sugeruje pan, że dżihadyści mogą spotkać się ze spontaniczną odpowiedzią mieszkańców Londynu na przykład w tym wypadku? Jest pytanie, czy to otrzeźwi tą stronę muzułmańską? Wydaje mi się, że nie. Dlatego, że nadal ja obowiązuje stwierdzenie, że o to właśnie im chodzi. Tak, że tak, o to im chodzi. Tak jakby czekali na takie wywołanie właśnie takiej sytuacji, bo pamiętajmy, że nadal obowiązuje ten apel, który został ogłoszony wraz z Ramadanem, że zabijajcie krzyżowców wszelkimi dostępnymi środkami we wszystkich miejscach możliwych. I nikt tego nie odwołał póki co. To obawiam się, że to może być przyczyną kolejnych jakichś zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Obym się mylił. Dzisiejsze wystąpienie, żądanie praktycznie przedstawiciela społeczności muzułmańskiej, żeby objąć ochroną wszystkie meczety, no, w ton jego przekazania, to też nie jest najlepszym sposobem do jakiegoś, bym powiedział, załagodzenia nastroju. Bo to powoduje też jakieś napięcie. I to wszystko spowodowało, że dzisiaj pani premier po raz kolejny zwołuje naradę przy tej grupie antyterrorystycznej, to najwyższy Kobra. I to nie jest przez przypadek, bo jej wiedza jest troszeczkę inna niż nasza dziennikarska i ogólna, dostępna. I są prawdopodobnie duże obawy albo jakieś informacje operacyjne ze służb, które twierdzą, że może dojść do kolejnych zamachów terrorystycznych. Już słyszałem, że mosty są blokowane, już są kontrolowane itd., itd. Ale okazuje się, że mosty mogą być zamknięte nawet, a jednak są miejsca, gdzie można dokonać zamachu terrorystycznego, czego przykładem jest zamach właśnie na ten wspomniany meczet. Zaczął pan od stwierdzenia, że w ostatnich tygodniach Londyn stał się piekłem na ziemi. Rozumiem, że to oczywiście metafora, ale coś jest na rzeczy, bo te wydarzenia ostatnich tygodni układają się w bardzo dramatyczny łańcuch. Wczoraj aby nie logiczny. Jakby był logiczny, to jest niepokojące. No właśnie, wczoraj w nocy zamach, kilka tygodni wcześniej również seria zamachów. Poza tym dramatyczny pożar. Skąd to wzmożenie w Londynie? Jak pan to tłumaczy? Z czego to może wynikać? Trudno powiedzieć. Ja bym nie chciał tu wchodzić w jakieś aspekty społeczno-polityczne, bo tutaj na pewno fachowcy na ten temat się wypowiedzą. Ja natomiast od strony bezpieczeństwa mogę stwierdzić, że w Londynie na pewno jest już na bardzo wysokim poziomie, taka bym powiedział może za ostre słowo psychoza, ale na pewno obawy o własne życie i zdrowie i swoich rodzin najbliskich. Dlatego, że tych zdarzeń w Londynie jest już tak dużo, że zaczęliśmy już tracić niestety nawet kontrolę statystyczną na tym niedługo, jeżeli jeszcze dojdzie do kilku takich zdarzeń. I mecze, i koncerty, i w różnych miejscach, już nie chcę tutaj przytaczać tych przykładów. To powoduje, że ta atmosfera, to napięcie narasta i na tym gruncie rodzą się takie postawy jak w dniu dzisiejszym. Teraz już pracujemy, zarabiamy na te piwowajle, bo nikt na nas nie zapłaci. Zaplanowanie tego ataku i wykonanie, czy też stoi za tym jakaś grupa, która w odpowiedzi na to, co się stało, akcja rodzi reakcję. No i na tej zasadzie to pewnie nastąpiło. Policja robi co może, służby na pewno też.
Ale czy wystarczająco tego nikt nic, nie jest nie stanie wiem, kochanie, dopiero pojadę, żeby do Bubu, będę tam robić wszystko. Po takim ataku następuje chwila jakiejś refleksji i informacja, że policja wydarzenia nadchodzące i na dzisiaj zobaczę. Czy coś, bo ten przybyłowicz ucieka. Udało dokonać tego zamachu. No, w tym przypadku też się okaże prawdopodobnie, że też policja tego osobnika zna. Bo ten przecież nie wykonał tego zamachu przeciętny, z tym przybyłowiczem. Tylko musiał być jakiś specyficzny cechach charakterystycznych. On ze mną, bo on się pewnie chciał podlizać. I dokona takiego ataku terrorystycznego, mając świadomości, że zabije bądź on permanentnie, widzisz, pijany. Z tym, że on mi mówi tak, że on się nie upija, a tej babie tu gada, że on tylko się naje i ona mi to powtarza. On teraz to zmienił opcję, że on idzie teraz się najeść, a potem tam napije się, ale już nie jest taki pijany, bo on jest ciągle głodny. To przecież można makaronu za złotówkę kupić, a ile razy mu to daje i masz jeszcze i kurczak za 3,25. Kilogram, no to przecież za darmo. Szukają cały dzień i to nie udaje. W tym kierunku między innymi poszła ta informacja. Słuchaj, no mieszka, no więc ja ci coś powiem. On tu śpi na tej podłodze, ponieważ ta dziewczynka poszła do pracy, to łóżko tutaj wolne, on się na to łóżko rzucił. Ja mówię, kładź się na ten swój materac, bo ja tutaj sprawdzam. Społeczność muzułmańską, gdyby się okazało, że on jednak miał jakieś problemy, no to można jakoś to usprawiedliwić. No znalazł się szaleniec, leczył się gdzieś tam, jakieś miał problemy, zaburzenia psychiczne, siadł do samochodu i dokonał tego. A to jeżeli się okaże, że nie, no to mamy problem. Ale to myślenie by zakładało, że ludzie nie potrafią czytać między wierszami. Wie pan, różnych metod władza będzie, zwłaszcza policja będzie chciała, różne metody chciała będzie wykorzystać, żeby jednak te napięcie ostudzić i złagodzić ten poziom. Dlatego, że to wyrasta poza, przerasta ich możliwości oddziaływania. Te wszystkie dotychczasowe ataki terrorystyczne pokazują, że służby są bezsilne, tak jak w tym przypadku, i sobie zdają sprawę, że jeżeli dojdzie do eskalacji, to oni nie będą w stanie przeciwdziałać, bo nikt nie będzie w stanie określić, chyba że służbom się uda dotrzeć w jakiś sposób operacyjny do jakichś poszczególnych przypadków, że ktoś planuje i na tym etapie zniwelować taki zamach terrorystyczny. Ale dotychczas tak się nie udawało. Na wolę, pod Fort Walla, tam dla takich bezdomnych, dla zagubionych jest i stomatolog i wszystko. I ona mu dała taki delatek. Ja mówię, Wisiu, no to ty weź jeszcze takie dwie, trzy buteleczki. A mówi, nie, ona po jednej daje. Ja mówię, a to cholera! A to cholera! Festiwal Rock and Ring został przerwany, część koncertów została odwołana w związku właśnie z potencjalnym zagrożeniem terrorystycznym. Wtedy organizator tego koncertu wezwał społeczność muzułmańską w Niemczech, żeby włączyła się także do swego rodzaju protestu, żeby zamanifestowała swoją jedność z tymi ideami, które przyświecają Niemcom, czyli żeby jakoś podpisała się pod potrzebą demokracji. Jak się okazało, to wezwanie nie przyniosło efektu. Odbył się wprawdzie marsz, ale dość skromny w Niemczech. Dzisiaj też w Londynie mamy postawy ze strony muzułmanów, które jednoznacznie potępiają wszystkie zamachy terrorystyczne, odcinają się nawet od tych zamachów terrorystycznych, od ich sprawców, a jednak tych zamachów ja mam takie dwie do gniazdka taka informacja się do mnie dotarła, że właśnie ten meczet był zaliczany do takich miejsc, gdzie te postawy były tam kształtowane, radykalne i znany był policji i innym służbom. Dlatego mam nos tu prawie w okno z wcześniejszych okresów. A i tam nie wytruje, chyba by nie wytruje. Że właśnie tam dokonano tego zamachu dzisiaj terrorystycznego, bo tych meczetów, tam z tego co wiem, jest sporo i na terenie Londynu. Co promieniuje, to na nich i to niech to poucieka przez okno. A nie wiem, Rysia, czy ty wiesz, że tu na Saskiej 48 jest w bloku jedna, no tak, na pewno jest słaby i słabo słyszalny. Jednorazowa taka deklaracja nie jest w stanie ukrócić i wyhamować te radykalne postawy. Tutaj trzeba było głębiej chyba sięgnąć, znaleźć tych wszystkich, którzy wpływają na te radykalne postawy. To jest Saska 48, to jest na rogu taki blok i tam nawet prosiła mnie tutaj Saska, że iść na Sylwestra i tam z góry widać stadion i całą Warszawę, bo to jest wysoki blok, taki przy Saski 48. A nas Fadans jest 42, nas. Także słuchaj, te wszystkie trakcianki, saskie kępy są zaatakowane robactwem, bo one są stare i po
pomiędzy nogami u nich chodzą jakieś robaki. Komisja Europejska poinformowała, że dziś dojdzie do pierwszego spotkania głównego unijnego negocjatora Michela Barnier z jego brytyjskim odpowiednikiem Davisem. Mam wrażenie, że fraza twardy Brexit odeszła po wyborach parlamentarnych na wyspach w niepamięć. No to u nas jest, nie chciałeś ją tam zarówno. My tutaj w studiu, jak i czytelnicy, przepraszam, słuchacze, powinniśmy sobie zdać sprawę, że dokładnie także, 15 minut. No, także, słuchaj, u Mareczka siedzi taki głupi facet, ma duże oczy i kolczyk w uszach i tam komputer włączony popsuty, nie ma za co zareferować. I ja mówię, słuchaj Marek, i on mu coś tam miał zapłacić, szuka pracy, a tutaj u nas się facet zwolnił. I ja mówię, słuchaj Marek, jesteś głupi? A ta Litka mówi, że ja chcę, no to ja dzwonię i się przyjęła, a tamten niech się buja, niech sobie szuka.